Halo, to się bardzo cytron smutny i to was bateria, ale inny rzekle, bo jest to gra World War 3, która wreszcie po becie jest dostępna, którą wreszcie ja mogę wreszcie zagrać sobie. Okej, okay, trochę szybko stamina, ale wreszcie po becie, po problemach z supportem wszystkim, wreszcie muszę, mogę ja wreszcie tą grę pograć sobie. I też postanowiłem, że coś z tego nagram, bo dlaczego by nie? Mam. Chyba trafiłem kogoś. Nie mi niech jeszcze. Ta gra po... Bo czy wyszła jakiś czas temu, ale... 29 września tego roku gra przeszła w otwartą betę i jest dostępna za darmo na Steamie i każdy może sobie ją pobrać. Ale też z tą betą były też problemy, z tym wyjściem, że to grałyśmy na free to playa, były problemy, ale support, jak i całe studio The Farm 51, po angielsku Farm 51, ciągle napilnują grę, co chwilę jakieś serwisy serwerowe, jakieś maintenance i inne, jak można obserwować ich Twittera, ale widać, że starałem się, aby gra po prostu była grywana dla każdego i to się szanuje. Że nie zlewają tematu, jak niektórzy. Ale Chibis World War 3 jest to FPS-em wieloosobowym, który jak wiecie, który akurat jest, no, trzecia wojna się to, sama nazwa mówi. Z mapami, które nawet dzieją się w Polsce, mamy, tutaj jesteśmy bodajże chyba w Moskwie. Jak tak się mapa zwie, nie mam pewności. Też jest mój podosobny w Warszawie i gdzie mamy znak Polski walczącej. Ach kurwa, daje, bo mnie tutaj. No. Patrzę, tu na podglądzie wszystko się dobrze nagrywa. A też... Tą grę już pamiętam, że czaiłem się na nią od właśnie od, kiedy wyszło, od 29 właśnie września, ale problemy tego, że dopiero później udało mi się w ogóle mieć opcję odpalić w ogóle grę, bo muszę wreszcie zagrać. Bo ta gra miała, ma chyba dalej łatwe problemy, że czasem tak się gry nie da się odpalić, bo serwery swoje robią, że tam jest chyba jakieś problemy, więc czasami balas, ale jak było, czytałem Twittera oficjalnego gry, to studio wie, jakie są problemy i starałem się to naprawić. Problem, że czasem w launcherze gra się, że podczas screen modowania granat nie potrafi wejść do poprzedniego menu. Kurwa. Ale mnie dojebali. No, ale tak słabo. Słabiutko. 1 do 3. Ale spokojnie. Zagramy sobie, zobaczymy ile potrwa mecz. Bo zagramy sobie i kilka wtedy. Gdzie po prostu... Nie był krótkim materiałem. A, fuck. I tak są polskie głosy. Czasem można słyszeć właśnie, jak ktoś w naszym rodzimym języku przeklina. Dobra, wygraliśmy pierwszą rundę. Jeszcze jedna i wygramy cały mecz. A trafiłem go. Kurwa, a tam z góry mnie ściągnął. No tak, jesteśmy w mocy, widzę.
O Boże. Trafiłem go, ale to mu zadałem, ale nie za dużo. Kurwa, ten leżał, ale... Kurwa, coś tam zabiłem. Chyba tamten kurwa leżał, jakim wkurwił to. Życie samo, to ci. Kurwa, nie wiem, czy go zajebałem, ale wygraliśmy. 7 minut, 8 minut materiału, nie tak zależy. You won. A, najlepszy player. A, ten co miał, kurwa. Ja? A. Czwarty byłem. Tak, nie tak źle jeszcze, nie tak źle, nie tak źle. Mogło być gorzej, ale nie tak źle. No zobaczmy jeszcze jeden mecz, jak sobie zrobimy. O, w Warszawie jesteśmy, zajebiście. Za mój co lukowałem. Ale kurwa mnie trafił, jak się leciłem, kurwa. No dobra.
spoko, jak mi wziął do strzelby. Dobra, coś tu. Coś, coś. Jakiś enemy. To aktywowałem, ale nie jest to pewne. Kurde, no dojebali mi tutaj. Ja myślałem, że mogę Glocka mieć tryb ognia, ale nie. Część zabójstw do wygrania. Dobra. Okej. Na starcie! Mi jebnięty. Na starcie, kurwa. A kuźwa tu z tyłu. Dobra. A tu kurwa daj bez kurwa. Od the world all you need. KM. Patrzcie kurwa reklamy w sklepach.
Nasi. Tu są teammate'i. Kurwa. Z tym nie jedno. Ale wygraliśmy rundę. Więc wygraliśmy. Trzymaj. Nie starałem tyle jak mogłem. Dobra, go to menu. Dobra, więc jak się też prezentuje World War 3, to będzie tryb Team Deathmatch, jak będzie jakiś, tak będę chciał nagrać, to jest tam. Okej. Okay. Nie, bak, tak. Jesteś się tryb taktyką, to może. Kiedy innego. Co? Ja się wam żegnam. Więc dziękuję za oglądanie. Już w kanale, pamiętajcie o łapce w górę, kontakt, subskrypcja, myślicie o kanale. Majcie się, cześć.